Dzień dobry, serdecznie witam panią mediator. Dzień dobry. Dzisiaj trochę niespodzianek mamy, za chwilę do nas dołączą goście. A skąd tak miło tutaj nasza koleżanka, możemy po imieniu, bo my tak wszyscy sobie tak, gadamy. Tak, oczywiście, Monika. Monika, a skąd jesteś, Moniko, powiedz? Ja jestem koło Sanoka, mieszkam w Bukowsku. Ojej, to myśmy w Bukowsku robili projekt ze Strachociną, bo u was gazociąg był budowany. A no tak, 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 tak. W gminie Bukowina, Bukowsko. Bukowsko. I znam waszego wójta i mieliśmy spotkania tam tutaj z różnymi ludźmi, prowadziliśmy mediację. Tak? No oczywiście, zdziwiona. Czy ja rozumiem, z mieszkańcami, tak? Z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Mieliśmy dużo spotkań, mieliśmy też kontakt, bo u was są, kto to są, świadkowie Jehowy? Nie, prowadzą tam Zielonoświątkowcy. Zielonoświątkowcy, właśnie. To następna miejscowość zaraz za Bukowskiem. Właśnie. No to jaka ciekawa rzecz. Dołączyła już do nas Ewa Pityńska. Dzień dobry, Ewo. Zaraz się Ewa tutaj odezwie. Ewa też z twoich stron, bo Ewa jest z Wólki Tanewskiej, ale nie będziesz wiedziała, gdzie to jest. Nie, nie wiem. Znaczy, ja ją znam z... Zewcia, troszkę obniż ten ekranik, będziemy cię widzieć. Dzień dobry, Ewciu, bo koleżankę mamy z Bieszczadów tutaj i z Beskidu Niskiego. Beskid Niski jeszcze. Beskid Niski. No chociaż to tak na pograniczu dokładnie jesteś. Komańcza. Komańcza jest granicą. Tak, ale wiesz, tam orograficznie jeszcze to cała ta droga, no jednak. No, Bukowica. Czyli bardziej czujesz się Beskid Niski. Tak. Czyli Cerkiewki, czyli no, Niskie Góreczki, czyli różnorodność kulturowa. Tak, tak, tak. Ta mieszanina taka jeszcze. Widzisz. Mieszanina różnorodna. Chociaż już pozostałości w Ukraińcach raczej miast nie ma, ale tam mieszkańców jest. A do Gładyszowa tam jeździsz może? Na konikach Ucułach jeździsz? Nie, nie, może nie na jeszcze. Watrę się wybierasz? Ja chodzę po górach, ale po wyższych, bo mam męża, który kocha Tatry i tam jeździmy. A szkoda, myślałem, że wzbudzę sobą patriotyzm lokalny. My mamy między 13 a 15 sierpnia, czyli w przyszłym tygodniu, spotkanie w Bieszczadach, bo mieliśmy schronisko w Suchych Rzekach na północnych stokach Połoniny Wetlińskiej i właśnie obchodzimy 40-lecie. I to tam? Także musisz koniecznie do nas przyjechać. Zabierz męża, będzie mi się wspinać. Mogę. Pójdziemy na dwornik. Dlaczego? Dwernik, no bo właśnie wtedy jestem w Tatrach. Ach, no to musisz zmienić kierunek. No przecież nie możesz porzucić swoich terenów. No właśnie tu jest taki problem, że mieszkamy w Bieszczadach, a jeździmy chodzić w Tatry. No widzisz, no problem rzeczywiście. Chcę ci przedstawić tak, Ewę Pityńską zobaczyłaś troszkę, ale Siewka już schowała. Ewa kieruje szkołą, jest dyrektorką szkoły i związana jest ze Stowarzyszeniem Podkarpackie Centrum Mediacji. Z nami jest wybitna, jedna z najwybitniejszych seniorek w Polsce, czyli Grażynka Lange, która kieruje domem mediacji. A to? To jest wiewiórka media. Dzisiaj jest 60. Wszechnica Mediacji i media chciała podziękować Jurkowi za jego pracę. Jurku, wszystkiego najlepszego. No to ja też w takim razie znajdę dla niej zaraz jakiś prezencik, żeby się nie czuła samotna, ale to w takim razie ja znajdę jej też polski nagro, bo ona jest Polką, prawda? Po polsku będzie rozumiała. No tak, ona jest normalna imię media. Dobrze. Już zobaczymy, co ja tu mam. Przeszła twoje szkolenie. Słuchaj, a literatura może być? Tak. No to dobrze. To retoryka, powinieneś jakąś piękną przemowę zrobić. Ty tak proszę ładnie bardzo. Mówisz. O. Proszę bardzo, dla wiewiórki z okazji 40-lecia Wszechnicy Mediacji uchwalę... Przemny bochen od rolnika, port trącany modrą falą, metro, traktor, telewizor. Huta spływająca stalą mruczy, więc Polak potrafi. Zadziwiona Europa, cudów dokonują ręce robotnika oraz chłopa. Gospodarzu tych dożynek, twoja przecież to zasługa, że dzień w dzień słychać meldunek, rośnie w górę Polska druga.
Piękne. Brawo. Brawo. Już dobra, będzie tego. Brawo. Ale świetne, skąd ty to wyczasowałeś? Alternatywy. Wszystko mam na wyciągnięcie ręki. Słuchajcie, mam dla was dzisiaj takich trochę fascynujących rzeczy. Wróciłem do formy też takiej, powiedziałbym, poznawczej. Dokonałem kolejnych fajnych odkryć, między innymi Gorgiasza. I dzisiaj, oprócz tego, że mam kilka filmików, oczywiście za chwilę się wdamy w taką naszą dyskusję, bo ona jest ważniejsza, ale w ogóle pytanie na dzisiaj jest tak, czy w ogóle istnieje coś. I tu przywołałem Schopenhauera, ale chyba na niego nie zdążę, natomiast na pewno Arystotelesa, Gorgiasza i na pewno tych wspaniałych klasyków typu Demostenes, którego tylko dotkniemy, bo Demostenes już był, jest ulubieńcem Mariusza Mazura. I stwierdziłem dzisiaj z fascynacją, że on żył dokładnie w tym samym czasie jak Arystoteles. W tym samym roku się urodził, w tym samym roku zmarł. I jeszcze był Domestos. Domestos to już we współczesnych czasach. Theopomp z Chios, Apoloniusz Molon z Karii, bardzo ciekawa postać, która uczyła Cycerona, i Dares Frygijczyk. Dares Frygijczyk. A jeszcze będzie polska niespodzianka i to was dopiero zaskoczy, bo oczywiście z tego wynikają polskie tropy. Ale dobra, zacznijmy od początku. Dzień dobry, Ewciu. Ewa Pityńska, czy coś powiesz na dzień dobry? Dzień dobry. A, no to fajnie, że powiedziałaś. Dzień dobry, witam wszystkich. Monika jest z nami. Moniko, ty jesteś mediatorką? Jestem, można powiedzieć, nieczynną, ale jestem. A co to znaczy nieczynną? No bo moje mediacje, które miałam, były jedne, jedyne i 3 lata temu, 4 lata temu. Czy to taka w Komańczy sprawa była? Nie. A gdzie taką mediację miałaś? Powiesz coś, to ciekawe. U siebie. To była taka dotycząca rozwodu. Aha. No i co? Jaki los? To znaczy nie zakończyło się to, jak to już było. Wiem, że po prostu to małżeństwo nie zdecydowało się na rozwód. Przynajmniej i sprawa zakończyła się w ten sposób, że oni sobie wycofali sprawę z sądu. Super. No ale to sukces chyba. Znaczy, dla mnie sukces. Według mnie był sukces, chociaż jak twierdzili, bo wtedy dzwoniłam do Ani, do Marcina, jeszcze w trakcie tych swoich mediacji, bo to były jedne, jedyne, stwierdzili, że za mocno się zaangażowałam i za długo to ciągnęłam, ale ja uważam, że to był sukces, bo no, tacy fajni ludzie. No widzisz. No ale jakie doświadczenia w ogóle? Co sobie tak... No bo w takim razie... Bardzo mi się podobało. No my cię tu wciągniemy do dalszych prac. Bardzo mi się podobało i uważam, że mediacje są czymś bardzo wartościowym. Mhm. No ale dobrze, dajesz się wciągnąć do dalszej pracy? Powiedz, w jaki ja, koszyk tak, jesteś? Tak, bo... po prostu nie miałam propozycji. Wiesz, to my musimy zrobić, bo takie krótkie, najważniejsze uwagi są takie, że szykujemy mediatorów do tego, żeby prowadzili mediację online, czyli potrzebne nam jest takie uzupełnienie sobie tych umiejętności tak, żeby wszystko, o jeszcze tu do nas Krzysztof dołącza i to chyba Krzysztof Mojzyk, ponieważ stworzyliśmy i to, co wysyłaliśmy w tym liście do mediatorów, że tworzymy Polski Rejestr Mediatorów i w zasadzie mediatorzy będą mogli prowadzić mediację w zasadzie z dowolnego miejsca. W związku z tym no, tworzą jednak pewną już tutaj taką konkretną jakość, konkretną perspektywę awansu dla mediatorów, więc czy sama na przykład możesz powiedzieć, czego byś potrzebowała oprócz zleceń? Czy na przykład jakbym ci teraz dał sprawę, to byś się już podjęła? Tak. Bardzo dobrze. A co byś chciała na przykład? Na przykład mogłaby być sprawa o zniesieniu współwłasności? Właśnie nie wiem, czy z takimi rzeczami dobrze bym się czuła, bo jeżeli chodzi o takie prawne zagadnienia, no to nie mam doświadczenia. Ale ja cię nie pytam o żadne prawne sprawy, tylko pytam cię o mediację. O mediację, tak. No właśnie, więc pytanie, czy byś przeprowadziła mediację o zniesienie współwłasności? Hmm.
Moniko, ty byłaś w której grupie szkoleniowej? Ty byłaś w Nie byłam w drugiej chyba, w Przysietnicy. W Przysietnicy. Tak. Dobrze, no bo zobacz, wyobraź sobie, to po prostu chodzi o to, że popatrz, Grażynka mi dała pół domu. I jak mi Grażynka dała pół domu, to teraz trzeba znieść tą współwłasność, a myśmy się w międzyczasie pokłócili. Jeszcze okazało się, że tam jest jakaś stodoła, która stoi nie tam, gdzie stać powinna. No i jesteśmy w konflikcie, ja Grażynki nie lubię, ona też mnie, ale zamierzam wyegzekwować od niej te pół stodoły. Rozumiesz? No i teraz podjęłabyś się takiej mediacji? Myślę, że tak. No i dobrze, no i bardzo dobrze. No i nie będziesz się bała powiedzieć, co zrobisz, prawda? Czy nie będę się bała? Tak. Nie. A telekonferencje umiesz? Telekonferencje takie jak dzisiaj? Nie, telekonferencje z telefonem. Z telefonem. Kiedyś próbowałam, teraz nie praktykowałam, ale myślę, że spokojnie. A mogę cię sprawdzić? Albo raczej zachęcić, żebyś się w roli znalazła? Musiałabym sobie przypomnieć. No właśnie, chcę to zrobić, żebyś się sobie przypomniała. Grażynka, twój telefon jest w ogóle jawny, czy nie? Tak, tak. No to podaj swój telefon, a Monika do ciebie zadzwoni, a potem mnie dołączy, będziemy mediację robić. Dobrze, Monika, zapisz sobie. Tak, moment, bo nie jestem... Weź telefon i po prostu podaj jej numer, a ja już tu szykuję dla ciebie tę sprawę. Sprawa dotyczy właśnie zniesienia współwłasności. Tu jest jakieś zabezpieczenie. Po jednej stronie jest pani, po drugiej stronie jest pan. Bo dołącza do nas jeszcze Kasia Richel. Ale Moniko, jestem zauroczony. Czyli nie nabrałaś żadnego strachu, nic, do płuc się żadna woda nie dostała. Jesteś dobrą, renomowaną mediatorką. To powiem ci, że zbudujemy po prostu nowy świat. To się jeszcze okaże. Dzień dobry, Kasiu. To 601. Ale weź od razu telefon i dzwoń, bo będziemy się zaraz łączyć. 166. Moment. 601. 166. 618. I zadzwoń do Grażynki, zaraz robimy sobie test. O, dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry, Kasiu. Kasia do nas dołączyła. Nie wiem, czy ty, Kasiu, jesteś w Polsce, czy w Niemczech? W Niemczech. W Niemczech. I Krzysztof Mojzyk, który jest naszym szefem wszystkich szefów. Dzień tak, dobry, jestem. Krzysztof. Jestem. Grażynko, słuchaj, teraz Monika. Będę łączyła. Moniko, poczekaj chwilę, będę łączyła z Jerzym. Nie, to nie ty będziesz łączyła, Monika będzie łączyła, bo Monika prowadzi tą mediację. Ty jesteś ze mną pokłócona. No, Moniko, 723, dołącz. Moment. 723. 111, 638. O, idzie bardzo dobrze. No i teraz połącz Witaj. Te rozmowy. Cześć, Moniko. Witaj. I połącz je. Wcale tam powinna być taka wieża Eiffla. Udało się chyba. Tak, jestem. Jeszcze nie. Ale coś tu pisze, że nie mogę. A to może ty masz abonament jakiś, albo masz na kartę telefon? Halo? A może... Halo, jestem, Monika. Ale jesteście się. Chyba, tak? Tak. Ja no, słyszymy się, to dobrze. No słyszymy się, pisze mi, że nie mogę, a mogę. No fajnie. Grażynka, jeszcze coś powiedz, żebym wiedział, że cię słyszę w telefonie. No tak, bardzo mi miło, że się połączyliśmy wszyscy. I teraz, Moniko, zapytaj się mnie, czy chce się pogodzić. Dobra, ale Monika to zna, Monika jest wykształcona. Ale nie, teraz już kończymy, bo mamy teraz Wszechnicę. Ja już wyłączyłem, a Monika się zna. A teraz nie słyszę, teraz Jurka. Nie, bo ja już wyłączyłem. Rozłączył się. Tak, jestem, dobra. No. Monika, jestem zauroczony. Jestem zauroczony. A to, no to, że tak spokojnie ze swadą wchodzisz w mediację.